W bieżącym 2023 roku gmina Słupno będzie dysponowała budżetem na poziomie ponad 81 milionów złotych, z czego wydatki zaplanowano na ponad 79 milionów złotych. Radni, uchwalając budżet, zdecydowali, że na inwestycje przeznaczą ponad 26 milionów złotych. Największe wydatki zaplanowano na kontynuację inwestycji już rozpoczętych. Chodzimy z dużymi nadziejami w nowy rok. Traktujemy ten nowy rok jako kolejne wyzwania. Chcielibyśmy zrealizować te inwestycje, które w jakiś sposób nie mogliśmy ich zrealizować wcześniej, a uzyskaliśmy środki zewnętrzne. W głównej mierze skupiamy się na dużych inwestycjach, takich jak zakończenie budowy mostu w Szeligach, bo to jest inwestycja od dawna oczekiwana przez mieszkańców, na którą pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Jak budowa, chcemy rozpocząć w przyszłym roku, znaczy w tym roku, chcemy rozpocząć budowę drogi ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie, ulicy Pałacowej w Starym Gulczewie, ulicy Pocztowej łączącej dolną część Słupna z drogą krajową. Także sporo takich drogowych inwestycji. Ponadto planujemy, jeżeli pozyskamy dofinansowanie, inwestycję kubaturową, na którą czekają mieszkańcy na południu, czyli rozbudowę szkoły w Liszynie. To wszystko powoduje, że duże wyzwania przed nami, natomiast wierzę w to głęboko, że uda nam się je rozpocząć i z sukcesem zrealizować. Dodajmy, gmina pozyskała prawie 16 milionów złotych dofinansowania. W ramach Polskiego Ładu nadal będzie realizowana budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kluczowe zadanie to dokończenie budowy ulicy Piastowskiej w ramach Arkadii Mazowieckiej. Inwestycje to jakby od początku, odkąd jestem wójtem, to jest taka domena naszej gminy. Staramy się cały czas dążyć do poprawy warunków życia mieszkańców. Nie ukrywam, że ci, którzy od dawna nie byli w gminie, jak przyjeżdżają, to są mile zaskoczeni, ponieważ gmina się zmienia się na lepsze. To widać, naprawdę to jest bardzo atrakcyjne miejsce i często wybierane przez okolicznych mieszkańców jako miejsce do życia. W bieżącym roku realizowane będą również zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego. To prawie 800 tysięcy złotych zagwarantowanych w budżecie. Do tego dochodzą również inwestycje w oświatę czy zadania społeczne, które realizuje gmina. Strażacy ochotnicy z Mijakowa dostali samochód. To wóz, który udało się zakupić dzięki wsparciu kilku podmiotów, m.in. gminę. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że w ten sposób zwiększyliśmy zasób pojazdów, które naprawdę nadają się już do akcji gaśniczych na terenie naszej gminy. I mówię, drobnymi krokami idziemy do przodu, bo przecież nic od razu się nie da. Tym bardziej, że mamy świadomość tego, jak drogie są samochody nowe, pożarnicze. A tutaj dzięki zaangażowaniu radnych, ale też zaangażowaniu pana Marcina Gorzelanego, który jest i komendantem jednostki w OSP w Mijakowie, ale też jest sołtysem Mijakowa. Wspólnymi jakby siłami, dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości, udało nam się ten samochód uzyskać. Używany średni samochód pożarniczy zdecydowanie ułatwi nam działania, zapewnia prezes OSP Mijakowo. Głównie do niesienia pomocy. Potrzebujący szczególnie do gaszenia pożarów jest wyposażony w autopompę, ma zbiornik 2000 litrów wody. No i część sprzętu mamy, ale niestety jeszcze nie wszystko, więc stopniowo i systematycznie będziemy go doposażać. Samochód z wodą staraliśmy się bardzo dużo czasu i wreszcie się udało. Mieliśmy tylko samochód operacyjny Nissana Terrano. Dodajmy, wartość samochodu to ponad 100 tysięcy złotych, z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, wyniosła 70 tysięcy. Z budżetu gminy Słupno dołożono 35 tysięcy złotych, tym z Funduszu Sołeckiego. Pozyskanie tego sprzętu dla OSP Mijakowo było ważnym tematem, dlatego że cóż jest człowiek bez sprzętu? Jeżeli jest sprzęt i jest odpowiednie przeszkolenie, a wiem dobrze, że panowie z OSP Mijakowo są i przeszkoleni, wieloletnia jednostka, ponad 50 lat tradycji, także uważamy, że zakup tego sprzętu jest trafny i na właściwym miejscu. Dodajmy, w najbliższym czasie, jak zaznacza prezes OSP Mijakowo, samochód zostanie doposażony w potrzebny sprzęt. Trwają ostatnie przygotowania do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku będzie ona grała również w Słupnie. Po raz kolejny w internecie. Gminny sztab przygotował mnóstwo atrakcji. Można licytować bardzo atrakcyjne fanty, m.in. piłkę z autografem Szymona Marciniaka. Część akcji już oczywiście trwa, ale jeszcze jest trochę czasu i
te aukcje jeszcze będą cały czas się mnożyły u nas, także zachęcamy Państwa do przynoszenia dla nas gadżetów. No cóż, 55 wolontariuszy wyruszy również do kwestowania na terenie naszej gminy. Bardzo prosimy o wspieranie tych młodych ludzi. No i e-skarbonka, Szanowni Państwo, no cóż, wspierajcie nas. Licytacje internetowe to nie wszystko. Po raz kolejny na Flisie odbędzie się morsowanie. O 12, Szanowni Państwo, startujemy na Flisie. Od 11 będzie można się zapisywać. No cóż, w tym roku morsowanie w przebraniu. Dla najbardziej kreatywnego morsa nagrody. Będzie również pilates w plenerze, na który też bardzo serdecznie zapraszam. Ciepły posiłek, ognicho. No, będzie się działo. Mam nadzieję, że atmosfera będzie gorąca, pogoda dopisze, więc my mamy serca gorące. Szczegółowe informacje znajdziecie m.in. na profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury. 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29 stycznia. Zebrane środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą. Już 28 stycznia odbędzie się bal przedsiębiorców gminy Słupno. W tym roku to impreza w klimacie lat 20. i 30. Serdecznie zapraszam z tego miejsca mieszkańców gminy Słupno do uczestnictwa w kolejnym balu przedsiębiorców. Chcemy się wspólnie po tym dwuletnim okresie pandemii razem bawić, razem spotkać. Można się zapisywać. Atrakcją tego balu będzie występ zespołu reprezentującego muzykę lat 20. i 30., bo hasłem przewodnim tego balu jest lata 20., lata 30. Zachęcamy też do przebrania się, a przede wszystkim do aktywnego udziału w licytacji, bo środki zarówno z balu, jak i z licytacji przekazane będą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zainteresowane osoby bliższe informacje uzyskają pod numerem telefonu 728 522 877.